Witam Stowarzyszenie Pałma Jedynki, pana Marka Lisa, Stowarzyszenie Nasza Ziemia, Paulą Sierską. Anna Brutonik, Platforma Obywatelska. Witam wszystkich gości, których nie przedstawiłam. Witam pracowników urzędu, pana wicewójta, pana kierownika do spraw gospodarki komunalnej, pana wójta. W dniu dzisiejszym będziemy zajmowali się analizą projektu planu gospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Chciałabym poprosić o zreferowanie kierownika. Dzień dobry Państwu. Przedstawię Państwu pokrótce genezę może przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania polskich obszarów morskich. Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich sporządzany jest przez dyrektora Urzędu Morskiego w porozumieniu z dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku i z dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest wiodącym organem przy sporządzaniu tego planu. W związku z tym, że przystąpiono do sporządzania planu, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni powiadomił wszystkich zainteresowanych o tym, że taki plan będzie robiony. I to zawiadomienie otrzymaliśmy w sierpniu 2016 roku. Termin składania wniosków wyznaczony był do 3 października 2016 roku. Mając takie wytyczne, złożyliśmy wnioski do planu, bezpośrednio do dyrektora Urzędu Morskiego. I te wnioski są z 3 października. Jak Państwo pamiętacie, również swoje wnioski wypracowała komisja, wówczas jeszcze nie strategia rozwoju, tylko Komisja Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Morskiej Rady Gminy Kosakowo. Też takie wnioski zostały wypracowane i przyjęte na sesji. I te wnioski również zostały przekazane dyrektorowi Urzędu Morskiego. W następnej kolejności dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zorganizował takie wprowadzające spotkanie, prezentację złożonych wniosków, które odbyło się w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności 8 marca 2017 roku, w której uczestniczyliśmy. To było, tak jak powiedziałam, takie spotkanie wprowadzające, prezentacje wniosków były, nie było jeszcze żadnych wstępnych tam wersji projektu planu. Prezentacja projektu odbyła się w wersji V0, odbyła się w Słupsku 4 października 2017 roku. Było to spotkanie, drugie spotkanie konsultacyjne, na którym też oczywiście braliśmy udział, I po prezentacji tego projektu V0 złożyliśmy do tej wersji uwagi, mój gminy złożył uwagi. Następnie odbyły się spotkania branżowe w grupach dotyczące, plan był prezentowany w branżach. Morskie farmy wiatrowe, poszukiwanie wydobycie ropy, gazu, ochrona przyrody, infrastruktura liniowa, trasy żeglugowe, rybołówstwo, strefa przybrzeżna, turystyka, elektrownia jądrowa i Zatoka Gdańska. Też wszystkie spotkania branżowe odbyły się na przełomie października i listopada w Urzędzie Morskim w Gdyni. Uczestniczyliśmy również w tych branżowych spotkaniach. W spotkaniu 15 listopada dotyczącym infrastruktury liniowej oraz w spotkaniu dotyczącym strefy przybrzeżnej turystyki 22 listopada ubiegłego roku. Po tych spotkaniach branżowych również złożyliśmy do prezentowanego projektu planu wersji V0 uwagi. Plan jest taki, że trwają teraz prace nad przygotowaniem wersji 1 projektu planu. Następnie projekt planu będzie podlegał uzgodnieniom
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast są organami uzgadniającymi projekt planu, a nie opiniującymi. Następnie projekt planu będzie wyłożony do publicznego oglądu, będzie zorganizowana dyskusja publiczna i to z informacji, które uzyskałam w Urzędzie Morskim w tym tygodniu, planowane jest tak od połowy 2018 roku. Więc należy się spodziewać, że plan będzie wyłożony do publicznego oglądu łącznie z dyskusją publiczną gdzieś w połowie 2018 roku. Zakończenie prac nad planem przewidywane jest na 31 sierpnia 2019 roku. I to tak w skrócie przedstawiłam Państwu, jak przebiegały i jak dalej będą przebiegać prace Urzędu Dyrektora Urzędu Morskiego przy sporządzaniu planu miejscowego. Jeszcze dla przypomnienia może chciałabym Państwa zapoznać z wnioskami, które żeśmy wnieśli do tego projektu planu. Jeśli można by było je wyświetlić, to by było bardzo dobrze. Wnioski. Tak, te wnioski, które składaliśmy dla przypomnienia, o co żeśmy wnioskowali. Tylko tak, mamy wniosek, ten podstawowy, z 3 października. To jest wniosek właśnie Komisji Ekologii. Są podane są w 8 punktach. Wnioski wypracowane przez Komisję Ekologii i to one dotyczyły wprowadzenia zapisu pozwalającego w efektywny sposób zabezpieczyć brzeg morski w rejonie Klifu Kępy Oksywskiej, wprowadzić jednolite zapisy regulujące żeglugę jachtową i motorowodną na wszystkich morskich wodach wewnętrznych, regulacje powinny dotyczyć także ruchów w zakresie obszaru Natura 2000 oraz Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, uwzględnić planowaną w dłuższej perspektywie możliwości rozbudowy przystani rybackiej w Mechelinkach o część jachtową. Uwzględnić w dokumentach planistycznych budowę falochronu chroniącego przystań w Mechelinkach. Uwzględnić planowaną rozbudowę molo w Rewie wraz z Osmanatem. Uwzględnić planowaną budowę tzw. ekomariny w Mostach oraz wprowadzić kanał główny żeglugowy w miejscu obecnego Czarnego Rogu. Wprowadzić regulacje dotyczące stref ochrony stref połowowych oraz wyznaczyć granice z zakazem połowów paszowych. Przy wyznaczaniu głównych tras żeglugowych na morskich wodach wewnętrznych uwzględnić 3 przystanie w gminie Kosakowo: Mechelinki, Rewa i Mosty. Wnioski wójta gminy Kosakowo w tym samym czasie złożone. Znaczy one się częściowo też pokrywają z wnioskami komisji, umożliwić wykonanie prac związanych z pogłębianiem dna morskiego, przewidzieć możliwość utworzenia nowych torów wodnych na wysokości obecnie istniejącego mola po mostu w Rewie na potrzeby organizacji ruchu jednostek turystycznych, tak aby nie pozbawić gminy Kosakowo dostępu do morskich szlaków turystycznych. Dla planowanej ekomariny w Mostach przewidzieć możliwość wykonania toru wodnego z ewentualnym zastosowaniem wód przeciwsztormowych. Plan zagospodarowania polskich obszarów morskich nie powinien wprowadzać dodatkowych ograniczeń i zakazów na rozwoju sportów wodnych i turystyki morskiej, które regulowane są odpowiednimi zarządzeniami dyrektora Urzędu Morskiego. W planie uwzględnić realizację budowli hydrotechnicznych spełniających rolę falochronu w Mechelinkach. Przewidzieć lokalizację kolektora burzowego do wprowadzenia wód deszczowych w okolicach starego wylotu kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z grupowej oczyszczalni ścieków w Dębogórze, uwzględnić przedłużenie istniejącego mola po mostu w Rewie, uwzględnić w przyszłości możliwość turystycznego wykorzystania obecnej przystani rybackiej w Mechelinkach, uwzględnić istnienie kolektora głębokowodnego, kanału zrzutowego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni w Dębogórze i przewidzieć możliwość turystycznego wykorzystania starych torpedowni. Przepraszam, czy którego dnia to jest? To jest, tak jak był termin wyznaczony, z 3 października 2016 roku. Obydwa te wnioski były złożone do dyrektora Urzędu Morskiego. Potem te wnioski były jeszcze uzupełniane, ponieważ dyrektor się zwrócił o sporządzenie tak zwanych kart informacyjnych przedsięwzięcia dla tych wnioskowanych inwestycji, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko. Takie też zostały uzupełnione w wyznaczonym czasie. No i zaczęła się prezentacja wersji V0. Po prezentacji wersji V0 też można było jeszcze składać dodatkowe uwagi i wnioski. I z takimi wnioskami, uwagami również wójt gminy Kosakowo
roku po prezentacji wersji V0 w Słupsku. Złożyliśmy uwagi po prezentacji planszy, złożyliśmy uwagi, ponieważ ponieważ obszar gminy Kosakowo styka się z akwenem oznaczonym w projekcie planu jako akwen OS1, a to oznacza ochrona środowiska z uwzględnieniem środowiska kulturowego. Ochrona środowiska i zostały wniesione do tej wersji projektu planu V0 uwagi w takiej postaci, że wójt gminy Kosakowo wnioskuje, żeby zmienić funkcję podstawową OS1 dla akwenu Zatoki Puckiej akwen ochrona środowiska i przyrody i wprowadzić jako funkcję podstawową lub przenikającą się z funkcją ochrony środowiska i przyrody funkcję turystyki, sportu i rekreacji i rybołówstwa. Taki złożyliśmy wniosek. Jakby można było wyświetlić planszę tą wersji V0, która była prezentowana w Słupsku. W Słupsku była taka prezentowana... O tak. To jest właśnie wersja V0. Wersja V0, na której widzimy, że... Na której widzimy, tutaj są zaznaczone granice gminy Kosakowo. Oznaczone i widzimy, że to przylega do naszych granic gminy Kosakowo, przylega funkcja akwen oznaczony kolorem zielonym i to jest właśnie ta ochrona środowiska z uwzględnieniem środowiska kulturowego. My żeśmy do tego wnieśli uwagi, wnioskując, żeby jako funkcję podstawową utworzyć turystykę, sport, rekreację i rybołówstwo. Następnie odbyły się, tak jak wcześniej wspomniałam, spotkania branżowe. Na spotkaniach branżowych, po spotkaniach branżowych również wnieśliśmy uwagi po zakończeniu spotkań wnieśliśmy uwagi do projektu planu i wnieśliśmy uwagi do projektu branżowego dotyczącego infrastruktury liniowej. Infrastruktura liniowa. Uwagi zostały zgłoszone przez pana wójta również podczas tego spotkania, ale jeszcze na piśmie, żeśmy je dodatkowo uzupełnili. I w sprawie infrastruktury liniowej. Uwaga dotyczy wyznaczonego w projekcie planu korytarza infrastruktury technicznej w akwenie Zatoki Gdańskiej dla podmorskiego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PMG Kosakowo-Gdańsk i została zgłoszona podczas spotkania konsultacyjnego 15 listopada 2017 roku. Panie, to taka plansza, jakby pani mogła wyświetlić. Taka powinna być jedna plansza. Nie ma plansz? O, właśnie. Do tej planszy żeśmy wnieśli uwagi właśnie i teraz, które teraz odczytuję. Zgłoszona podczas spotkania konsultacyjnego 15 listopada poświęconego infrastrukturze liniowej. Dodatkowo podkreślone wymaga, że zaprojektowane wejście morskiego korytarza infrastruktury w okolicach wsi Mechelinki gmina Kosakowo nie będzie miało kontynuacji w części lądowej. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia gazociągu przez miejscowości Mechelinki Mosty do podziemnego magazynu gazu Kosakowo w oparciu o obowiązujące na terenie gminy Kosakowo prawo miejscowe, to jest uchwalone przez Radę Gminy Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako dokument wyznaczający główne kierunki rozwoju i wiążący gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego również nie przewiduje lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia w kierunku Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej. W związku z powyższym tworzony plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich powinny stworzyć warunki do realizacji przedsięwzięć, które są realne do przeprowadzenia i pod tym względem należałoby zweryfikować aktualność wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z 16 grudnia 2013 roku złożonego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Uwaga druga dotyczy braku uwzględnienia w prezentowanej wersji V0 kluczowych wniosków składanych przez gminę Kosakowo do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, takich jak
wejście do z akwenu zatoki do ekologicznej mariny w Mostach, przedłużeniu pomostu cumowniczego w Rybie, budowa falochronu osłonowego w Marchalinkach przy obecnej przystani rybackiej. Przyjmując wyjaśnienia autorów projektu planu o braku możliwości umieszczenia wszystkich ustaleń planu na rysunku w skali 1 do 200 tysięcy, wnoszę o uwzględnienie złożonych wniosków gminy Kosakowo w części tekstowej, to jest w kartach poszczególnych akwenów wydzielonych w projekcie planu. To była uwaga wójta gminy wniesiona po tych ostatnich spotkaniach branżowych. I to tak w figurce przedstawiłam Państwu, jak przebiegały prace i będą przebiegały nad projektem planu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi do przedstawionego w tej chwili sposobu procedowania obszarów polskich? Czy ktoś chciałby w tej kwestii zabrać głos? Proszę bardzo, proszę. Pani nam powiedziała, że kiedy dopiero złożyliśmy wnioski do tego planu? Wnioski do planu w wyznaczonym terminie 3 października. Tam właśnie te wnioski z 3 października, które są opublikowane na w internecie, zresztą są to wnioski do planu, do projektu planu zagospodarowania obszarów wąskich. Tych stron jest ponad 72 strony praktycznie. I spotkałam się z wnioskodawcą właśnie Urząd Gminy Kosakowo w 2014 rok, 17 lutego. Był to jeden wniosek. Wniosek o możliwość utworzenia toru wodnego na wysokości istniejącego mola w Rewie oraz ewentualnie dla planowanej mariny. Nie wprowadzać dodatkowych ograniczeń odnośnie turystyki i sportów wodnych oraz rybołówstwa. Już ten wniosek. Nie, dobrze Pani mówi, to był też wcześniejszy nasz wniosek. To jest kolejność, każdy może sobie to sprawdzić, tak. Te wnioski. Tak, i dlatego jeden wniosek. I takie mam pytanie, bo ten plan był procedowany od widzę 2000, znaczy składane wnioski było od 2013 roku, po co niektóre PGNiG na przykład składały już w 2013 roku. Jeszcze wcześniej. Więc my złożyliśmy dopiero w 2016 roku i są to wnioski, które Pani zresztą odczytała. Później jeszcze były do uzupełnienia z tego tylko tak 4 praktycznie były przyjęte. Pozostałe wymagały uzupełnień. Czy my po prostu tak nie za późno daliśmy tych wniosków, tak? Nie, daliśmy w terminie, który został wyznaczony do planu zagospodarowania. Termin był do 3 października i 3 października złożyliśmy wnioski. One zresztą wykazi się w nalazły, dlatego jest zachowany termin składania wniosków. Wcześniej, tak jak Pani zauważyła, w 2014 roku również składaliśmy, ale to był 2014, tak, dlatego że były tak jakby dwa podejścia do sporządzenia tego planu. Najpierw przyszło ogłoszenie, że się będzie sporządzać plan i to przyszło od dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. Później dyrektorzy się spotkali urzędów i ustalili, że jednak wiodącym będzie dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i rozpoczęto je na nowo. Zawiadomienie, że wiodącym będzie dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, który w porozumieniu z dyrektorem Urzędu Szczecin i Słupsk będzie prowadził procedurę sporządzenia planu. I ten 2014 rok, to było też do planu, nie do stóp, tylko do planu zagospodarowania. To był ten pierwszy termin wyznaczony do składania wniosków. Wcześniej były też terminy do składania do studni, ale to już jest temat zakończony. Potem zastanawiano się nad rozpoczęciem procedury planu i rzeczywiście przyszły dwa zawiadomienia. Właśnie jedno z wyznaczeniem terminu 2014 do złożenia wniosku, a następnie jeszcze raz zawiadomiono, że zmieniły się ustalenia pomiędzy dyrektorami i zawiadamiają, a dyrektor Urzędu Morskiego będzie prowadził to postępowanie. I 2016 rok to jest to wszczęcie postępowania, na podstawie którego dzisiaj jest procedowane ten plan. Jedno pytanie, może nie związane zupełnie pośrednio z dzisiejszym tematem, to do studium też składa
możemy się wydać. Nie może przy sobie w tej chwili, bo to jest konsekwencją, później plan jest konsekwencją. Nie, to skurs, to nie, to studiowałam tylko w tym miejscu, teraz studiowałam. Nie. Ale były. Ale były, tak, to było drewno wystawione. I wszystkie były nasze ujemne wnioski, jakby w planie później? Nie, nasze wnioski, tak jak czytałam Państwu, uważamy, że nie są w ogóle uwzględnione, dlatego żeśmy teraz, nawet jeszcze w listopadzie, pomawiali, zgłaszali, że nie ma naszych wniosków. Nam, jak zgłosiliśmy, że naszych wniosków nie ma, to powiedziano nam, że jest to tak mała skala, 1 do 200 tysięcy, że takie szczegóły, które zgłosiliśmy, nie można uwzględnić w planie skali 1 do 200 tysięcy. W związku z tym, tutaj, jak Państwo żeście słyszeli, wnieśliśmy, że jeżeli nie można na mapie zaznaczyć w takiej skali, na przykład wejścia do ekomariny, to żeby taki zapis znalazł się w kartach akwenu, które są aktualnie tworzone, bo w wersji V0 tych kart akwenów jeszcze nie było. A swoją drogą to jeszcze taka informacja, że pani dyrektor Urzędu Morskiego poinformowała nas, że będzie w tym roku rozpoczęte będą prace nad planem zagospodarowania dla zatoki. I to będzie taki plan szczegółowy. I w tym planie szczegółowym to już powiedziała, że na pewno takie elementy powinny się znaleźć, bo będzie to inna skala planu. Czy oni chcą... Jeszcze. Ja to chciałem dokończyć. Urząd Morski chce zrobić takie szczegółowe plany w kilku miejscach. Chce zrobić tutaj dla Zatoki Górskiej Gdańskiej, dla Zalewu Szczecińskiego i chyba jeszcze w dwóch innych miejscach takie bardziej szczegółowe, bo przy tej skali po prostu trudno taką dokładną szczegółowość tych wszystkich elementów. Proszę bardzo. Jeśli chodzi, tu były wnioski do projektu składane przez osoby prywatne, osoby, wszystkie wnioski ujęte, także te wnioski powinny być. Natomiast co zostanie ujęte, to dopiero jest przeniesione na papier, jak to mówimy. Więc bym się z Panią nie zgodziła, że takich elementów nie można uwzględnić, bo jeśli ale można gdzieś tam uwzględnić stanowiska ekologiczne czy inne, to wszystkie te wnioski powinny być ujęte. Proszę Pani, ale to trzeba było zgłosić na spotkanie konsultacyjne wykonawcy projektu planu, a nie zgadzać się ze mną. Ja Państwu tylko przekazuję, co tam wyjaśniono, jak pytaliśmy właśnie o to samo, co Pani teraz pyta. To nie może Pani powiedzieć, że Pani się ze mną nie zgadza, bo to nie są moje słowa. Ja Państwu tylko referuję, jak to biegało. Czy może nam, przepraszam, przedstawić pismo, gdzie zwróciliście się z pismem, że nie są nasze wnioski ujęte? No przed chwilą czytałam, ale ponownie. No jeszcze raz. Uwaga. Uwaga numer 2. Uwaga dotyczy braku uwzględnienia w prezentowanej wersji V0 kluczowych wniosków składanych przez gminę Kosakowo do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów polskich, takich jak wejście z akwenu zatoki do ekologicznej mariny w Mostach, przedłużeniu pomostu cunikowniczego w Rybie, budowę falochronu osłonowego w Rotelinkach przy obecnej przystani rybackiej, przyjmując wyjaśnienia autorów projektu planu o braku możliwości umieszczenia wszystkich ustaleń planu na rysunku w skali 1 do 200 tysięcy, wnoszą o uwzględnienie złożonych wniosków gminy Kosakowo w części tekstowej, to jest w kartach poszczególnych akwenów wydzielonych w projekcie planu. To jest właśnie to, o czym Pani mówi, że też nam tak powiedziano, że niestety to jest taka skala, że te wnioski nie mogą być uwzględnione w takiej skali i widoczne, dlatego my tutaj ponawiamy, zresztą jeszcze w uwagach poprzednich również żeśmy naciskali, że nie widzimy tam naszych wniosków. One powinny być konkretnie do projektu planu zagospodarowania w ogóle ujęte jako wnioski składane przez daną gminę, bo inne podmioty, które składały, to nie wiem, czy są kompletne wnioski, ale bardzo niektóre szczegółowe są i są ujęte. Mimo, że nie można ich nanieść na plan. Znaczy myślę, że tutaj trudno w tej chwili rozstrzygać, które wnioski zostały uwzględnione, które nie. Na przykład przewidzieć możliwość turystycznego wykorzystania starej torpedowni. To jest taki wniosek złożony przez nasz urząd. No jest wniosek, ale trzeba jest uwzględnić. Jest wniosek, ale mówimy wszystkie wnioski. Myślę, że to nie
jeżeli wnioski składamy do jakiegoś urzędu, który albo względnie, albo wsyła nas gdzieś tam. To my jesteśmy petentem z tej strony, nie realizatorem tych wniosków. Uważam, że wszystkie wnioski, które złożyła gmina, powinny być ujęte w tym, we wnioskach. Chcielibyśmy, żeby było tak, jak powinno być. Tak, czyli powinno być. Jeszcze chciałabym zadać głos w tej sprawie. Ale są, ma Pani wyrazy wniosków? Nie mam wszystkich, bo to się będzie. Ja mam wyrazy wniosków i nasze wnioski są. Ja tylko niektóre sobie do końca wyrazy. To jest wykaz. Wykaz Urzędu Morskiego w Gdyni jest od pozycji 89.1 do pozycji 89.14.